Ojej. Z dwojga złego lepiej w tę stronę, co nie, Fiona? Dobre, prawda? Widocznie nie. Na jakim znowu liście? Ty chyba nie wiesz, kto ja jestem! No co tam, mordy kochane, czekaliście? Zapomniałem, co to za adres. Nie, nie, zły osioł, sio, złaś! Nie, 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 tato, zaczekaj, w porządku, nie trzeba, on jest z nami. Pomógł uwolnić mnie ze smoczej wieży. Nie róbmy draki, od tego są rumaki. Hej, kelner, marchew dla bohatera! O Boże. Szrek. Tak? A, przepraszam, zupa pycha, przy pani. Nie, 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 skarbie. O! Cóż, Fiono, może opowiesz nam, jak mieszkacie? Więc Szrek ma całkiem spore ziemie. Prawda, skarbie? A, tak, w takim jakby zaczarowanym lesie. I tam aż roi się od sarenek i takich małych kaczuszek i... Co? Chyba nie mówisz o tym bagnie. Ośle! Jesteś więc ogrem z bagna. Och, uroczo. Cóż, najważniejsze, żeby dzieci miały blisko do szkoły. Chyba trochę za wcześnie, żeby o tym rozmawiać, co? Istotnie, właśnie zacząłem jeść. Harold! Co to niby miało znaczyć? Tato, nie kłóćcie się. Widać, ten typ tak ma. Słucham? Ja się wrócę do wycen. Kolację podano. Albo nie, wytrwam. Bon appétit! O, znaczy włoska kuchnia, no klasa! Cóż, po takiej długiej podróży na pewno jesteście głodni, tak więc jedzcie i... Dla mnie bomba, siostro! Jak mniemam wnuczęta, które ewentualnie nam sprezentujesz, będą... Zielone! Tak! Nie, żeby było w tym coś złego. Prawda, Haroldzie? Ale nie, 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 no skądże? Oczywiście zakładając, że nie pożeracie swoich młodych. Tato! O nie! Znacznie lepiej smakują te, które ktoś zamknął w wieży. Szrek, proszę! Zrobiłem to dlatego, że ją kocham. No jasne, taka wieża to nawet lepsze niż internat. Nie twój interes, nie jesteś ojcem. Od razu weselej, kiedy rodzina w komplecie. Harold! Szrek! Fiona! Fiona? Mama! Harold! I ja!